Okej, halo, halo, witam serdecznie, kolejny odcinek z Premier Miesiąca. No i w dzisiejszym odcinku oczywiście omówię grudzień 2020. Znajdziecie tutaj kilkanaście interesujących gier, w tym kilka gier AAA, czyli tego najwyższego kalibru, więc powiedziałbym, że w skali roku będzie to jeden z najbardziej interesujących miesięcy. Dobra, w takim razie nie ma co więcej przedłużać, przejdźmy do samych konkretów, zapraszam! A pierwsza interesująca gra, na którą warto zwrócić uwagę, to Twin Mirror. Jest to nowa gra od studia Dontnod Entertainment, które wcześniej sławiło się kilkoma bardzo interesującymi grami przygodowymi, jak na przykład Life is Strange, Tell Me Why, Vampyr oraz kilka innych. Jeżeli chodzi o fabułę, znajdziecie tutaj elementy niczym z jakiejś amnezji, więc będzie to historia pewnego dziennikarza, który obudził się w pokoju hotelowym. Jest on pokryty w całości krwią, jednak nie pamięta niczego z poprzedniej nocy. Więc jeżeli chodzi o gameplay, powiedziałbym, że jest to przede wszystkim gra detektywistyczna. Znajdziecie w tym znajdowanie przeróżnych poszlak, liczne rozmowy, w tym także liczne podejmowanie decyzji. W grze znajdziecie także elementy gry fantasy, czy też science fiction. Znajdziecie tutaj bowiem taki zupełnie inny wymiar, który najprawdopodobniej jest po prostu umysłem głównego bohatera. Jak sami widzicie, wszystkie te rzeczy przedstawione są w widoku z trzeciej osoby. Premiera gry odbędzie się 1 grudnia 2020 na PC-cie, PS4 oraz na Xbox One. Jeżeli chodzi o nową generację konsol, tutaj również będzie wsparcie wstecznej kompatybilności, czyli tak jakbyście grali na PS4 albo na Xbox One. Niestety nie będzie tutaj takiej wersji dedykowanej, czyli że ulepszona wersja, która wykorzystuje w 100% potencjał nowej generacji. Kolejna ciekawa gra, na którą warto zwrócić uwagę, to Chronos Before the Ashes. Jest to prequel do Remnant from the Ashes, czyli takiego Souls-like'a w bardzo mrocznym klimacie, które to wyszedł w 2019. Jeżeli chodzi o gameplay, w sumie jest on bardzo podobny do poprzedniczki. Główną różnicą są tutaj same bronie, więc przy tym Remnant znajdziecie większe nastawienie na broń palną. Natomiast jeżeli chodzi o tego nowego Chronosa, tutaj znajdziecie tylko i wyłącznie broń białą. Gra charakteryzuje się także nieco odmiennym stylem graficznym, powiedzmy, że takim bardziej kreskówkowym. Mi osobiście bardzo przypomina to Ashen, czyli jeszcze innego Souls-like'a, jeżeli dobrze pamiętam z 2018 roku. Ogólnie bardzo przyjemny tytuł, jakoś 2 lata temu robiłem z tego serię, więc polecam się z tym wszystkim zapoznać. Nowy Chronos Before the Ashes wyjdzie 1 grudnia na wszystkie najważniejsze platformy, a więc na PC-ta, Nintendo, PlayStation, Xboxa oraz na Google Stadia. Jeżeli jesteście fanami gier strategicznych albo RPG, być może zainteresujecie się tytułem Empire of Sin. W grze wcielamy się w szefa mafii, mamy tutaj do wyboru jednego z 14 szefów. Niektórzy z nich bazują na realnych postaciach, jak na przykład Al Capone czy też Stephanie Sinclair, ale z drugiej strony możemy też wybrać postać fikcyjną. Naszym głównym zadaniem będzie zarządzanie tym całym tytułowym Imperium Zła, wszystko w erze Prohibicji, czyli w latach 20. XX wieku. W ramach tego zarządzania przyjdzie wam podejmować przeróżne decyzje biznesowe, strategiczne. Znajdziecie w tym także liczne podejmowanie decyzji fabularnych, czyli takich typowych podczas rozmowy, czy też zaawansowany system ulepszania postaci. W grze nie zabraknie także walki, będzie się ona odbywała w sposób turowy na przeróżnych arenach, co może przypominać rozgrywkę z takich tytułów jak na przykład XCOM albo Gears Tactics. Także interesująca gra strategiczna wyjdzie już 1 grudnia na PC-cie, PlayStation, Xboxie oraz na Nintendo Switchu. W przyszłym miesiącu wyjdzie także kolejna odsłona z popularnej serii Wormsów, czyli Worms Rumble. W sumie już przed premierą gra otrzymała bardzo duży hejt, głównie z tego względu, że ma zupełnie inną rozgrywkę w porównaniu do poprzednich części. Więc poprzednie odsłony charakteryzowały się znakomitą destrukcją otoczenia, turową rozgrywką. Trzeba było tutaj brać pod uwagę wiele aspektów, jak na przykład siłę wiatru. Jeżeli chodzi natomiast o nową odsłonę, wszystkie te elementy zostały totalnie wyrzucone. Zamiast tego dostaliśmy szybką strzelankę 2D, co może przypominać na przykład kiedyś popularnego Soldata. W ramach tej szybkiej rozgrywki w grze znajdziecie także liczne tryby, jak na przykład Deathmatch czy też Battle Royale. Z jednej strony jest to takie tworzenie skradanki z Dooma, fani serii z pewnością chcieliby zobaczyć coś zupełnie innego, ale z drugiej strony trochę głupio oceniać tę grę przedpremierowo, kto wie, być może wyjdzie z tego jakieś dzieło sztuki. Premiera nowych Wormsów przypada na 1 grudnia na PC-cie oraz na obie generacje PlayStation. Następnego dnia wyjdzie Sam & Max Save the World, czyli remaster gry o tym samym tytule, która to wyszła w 2007 roku. Jeżeli nie graliście w oryginał, jest to taka gra przygodowa z dużym nastawieniem na aspekty detektywistyczne, czyli takie rzeczy jak rozwiązywanie zagadek, czy też rozmowy ze świadkami. Wykrzyzajcie także dużą ilość dobrego humoru, czy też przyjemny styl graficzny, nawet powiedziałbym, że jest to taki tytuł czysto do odprężenia. Jeżeli chodzi o tą nową wersję remaster, to tutaj oczywiście znajdziecie ulepszoną grafikę, czy też wsparcie do większych rozdzielczości. Natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, tutaj raczej nie powinni się znaleźć jakiejś większej zmiany. Także interesująca gra przygodowa wyjdzie już 2 grudnia na PC-cie oraz na Nintendo Switcha.
Jeżeli jesteście fanami gier przygodowych, z dużym nastawieniem na eksplorację, być może powinniście zainteresować się nową grą indie pod tytułem Haven. W grze wcielamy się w dwójkę kochanków, więc powiedziałbym, że jest to tytuł przede wszystkim do jakichś par. Istnieje tutaj właśnie możliwość rozgrywki kooperacyjnej, ale niestety tylko w sposób lokalny, bez możliwości grania przez neta. Można tutaj także grać w trybie solo, no i wtedy sterujecie dwoma postaciami jednocześnie, ale myślę, że jednak tryb kooperacyjny będzie tutaj najlepszym wyborem. W ramach rozgrywki przyjdzie wam tutaj walczyć z przeróżnymi przeciwnikami, kraftować rozmaite itemy, czy też eksplorować otwarty świat. No i ten ostatni aspekt, przynajmniej mi osobiście, najbardziej przypomina to rozgrywkę z Journey. Także interesująca gra wyjdzie już 3 grudnia na PC-cie oraz na obie generacje PlayStation oraz Xboxów. Dodatkowo w 2021 wyjdzie także na Nintendo Switcha. Teraz przejdziemy sobie w znacznie bardziej mroczne klimaty, a mianowicie do gry Morbid The Seven Acolytes. Jest to mroczny Souls-like o charakterystycznej grafice pixel art, przedstawianej z widoku z lotu ptaka. Tak jak przy innych Souls-like'a, w grze znajdziecie rozbudowany model ulepszenia postaci, dziesiątki różnych broni, w tym broni białe oraz dystansowe, oraz oczywiście walki z przerażającymi bossami. Cechą charakterystyczną będzie tutaj duże nastawienie na elementy horroru, w grze znajdziecie na przykład taki specjalny miernik strachu, no i przykładowo, jeżeli w trakcie swojej przygody zobaczycie zbyt wiele przerażających kreatur, będzie to miało jakieś dodatkowe negatywne skutki. Premiera gry przypada na 3 grudnia, wyjdzie ona wtedy na PC-cie, Switchu oraz na obie generacji Xboxa oraz PlayStation. Bez wątpienia jedną z najważniejszych gier z całego miesiąca będzie Immortals Fenyx Rising. Jest to nowa gra ze strony Ubisoftu, stoi za tym dokładnie ten sam zespół, który wcześniej odpowiadał za bardzo udany Assassin's Creed Odyssey. Jeżeli chodzi o ten nowy Fenyx Rising, w sumie będzie to gra całkiem podobna do Assassina. Znajdziecie w niej na przykład bardzo podobny system walki, czy też ogromny otwarty świat. Z drugiej strony oczywiście znajdziecie w tym także pewne różnice, na przykład w postaci tej charakterystycznej pastelowej grafiki, niczym z jakiegoś Fortnite'a. Tak jak przy innych Assassinach, tutaj również cała akcja będzie odbywała się w jednej konkretnej epoce, a mianowicie w starożytnej Grecji, w której to znajdziecie przeróżne postacie z mitologii. Immortal Fenyx Rising wyjdzie już 3 grudnia na PC-cie, Switchu oraz na obie generacje Xboxa oraz PlayStation. Będzie on także dostępny dla posiadaczy Uplay Plus, czyli takiej comiesięcznej subskrypcji organizowanej przez Ubisoft. Bez wątpienia jedną z najciekawszych gier indie z przyszłego miesiąca będzie Call of the Sea. W grze wcielamy się w kobietę poszukującą swojego zaginionego męża, podróżuje ona jego śladami, no i trafia na tropikalny archipelag, położony gdzieś na południowym Pacyfiku. Jeżeli chodzi o gameplay, będzie to gra czysto przygodowa, przedstawiana z pierwszej osoby, raczej bez żadnej szybkiej rozgrywki, tylko skupiająca się na rozwiązywaniu przeróżnych łamigłówek. Dla mnie osobiście jest to najbardziej podobne do Firewatcha, czyli takiej innej gry przygodowej, która wyszła kilka lat temu, tylko że tutaj mamy nieco odmienną fabułę oraz powiedziałbym, że znacznie bardziej dopracowaną grafikę. Call of the Sea wyjdzie już 8 grudnia na PC-cie oraz na obie generacje Xboxów. Będzie ona także dostępna dla posiadaczy Xbox Game Passa. Teraz krótka dobra informacja dla fanów League of Legends. 10 grudnia w Europie startuje otwarta beta z Wild Rift, czyli z takiej nowej wersji LoL'a przeznaczonej na urządzenie mobilne. Będzie ona nieco inna w porównaniu do tego standardowego LoL'a. Przede wszystkim znajdziecie w niej o wiele mniejszą mapę, będzie to skutkowało w o wiele krótszej rozgrywce, zazwyczaj trwającej około 15 czy też 20 minut. Co prawda na starcie będzie to nieco okrojona wersja, zawierająca tylko 40 z około 150 czempionów, aczkolwiek zapowiadane są już znacznie bardziej szerokie update'y. Są także pierwsze zapowiedzi o wprowadzeniu tej wersji na konsole, no i tutaj wymienia się takie konsole jak PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, no ale niestety jak na razie nie ma o tym żadnych szerszych informacji. Na ten sam dzień została zapowiedziana także jedna z najbardziej głośnych gier z całego roku, czyli oczywiście polski Cyberpunk. W sumie chyba bez sensu, żebym po raz kolejny omawiał tutaj zawartość, omawiałem tą grę w 50 różnych top listach. Najlepiej skupić się na tej najważniejszej rzeczy, czyli na samej dacie premiery. Gra była przekładana już jakieś 4 razy, więc po raz kolejny możemy mieć tutaj wątpliwości, czy przypadkiem nie będzie jakieś kolejne przesunięcie. Myślę jednak, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Na necie można znaleźć bowiem takie pierwsze zdjęcia z przeróżnych magazynów, co może być takim dowodem, że gra rzeczywiście jest rozłożona po całym świecie. Gra będzie dostępna na wszystkich najważniejszych platformach, czyli na PC-cie, Switchu, Stadii oraz na obie generacje PlayStation oraz Xboxów. No i tak, miejmy tutaj nadzieję, że ten 10 grudnia będzie tym ostatecznym terminem. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. W
przyszłym miesiącu nastąpi także powrót legendarnej serii Medal of Honor, tym razem z podtytułem Above and Beyond. Jeżeli będziecie chcieli w to zagrać, niestety, albo istety, gra będzie dostępna tylko i wyłącznie na urządzeniach z wirtualnej rzeczywistości. No i w tym miejscu wymienione są przeróżne gogle ze wsparciem na peceta, takie jak Oculus Rift, HTC Vive czy też Steam Index. Oprócz samej platformy, gra będzie jednak bardzo podobna do swoich poprzedniczek. Znajdziecie w tym na przykład duże nastawienie kampanii single player, ale z drugiej strony także i kilka dynamicznych trybów multi. Premiera nowej części Medal of Honor wyjdzie dzień po Cyberpunku, a mianowicie 11 grudnia. Kolejną interesującą grą indie z przyszłego miesiąca będzie Airborne Kingdom. Od strony gameplayu będzie to dosyć typowy city builder, z tą różnicą, że tutaj będziemy zarządzali latającym miastem, niczym z jakiegoś Bioshock Infinite. Będzie to za sobą niosło kilka bardzo interesujących rozwiązań, więc przykładowo zajecie tutaj możliwość prostego przemieszczania całego miasta nad znacznie większą krainą, czy też wymóg odpowiedniego balansowania, tak aby miasto nie przechyliło się w jedną stronę. Trzeba przyznać, jest całkiem interesujący pomysł, ale jak będzie z całą rozgrywką, tego przekonamy się 17 grudnia, tylko i wyłącznie na PC-cie. No i na sam koniec roku dostaniemy jeszcze drugą odsłonę z serii Override. Jest to taka dynamiczna gra akcji z mechami w roli głównej, mamy w tym miejscu wybór z 20 mechów, no i musimy nimi walczyć na przeróżnych arenach. Gra zawiera liczne tryby rozgrywki, takie jak na przykład kampanie single player, multi 1v1, 2v2, każdy na każdego, King of the Hill, tryby rankingowe, kooperacyjne. No więc jeżeli lubicie takie gry w klimatach science fiction z mechami, no to gra powinna wam starczyć na całkiem długi okres. Override 2 wyjdzie na PC-ta, Switcha oraz na obie generacje Xboxa oraz PlayStation. Staje się to 22 grudnia, co czyni ją ostatnią grą z 2020, która ma oficjalnie potwierdzoną datę premiery. Dobra, więc w zasadzie to było na tyle z tych najciekawszych premier miesiąca. Po lewej stronie trzymacie z tego takie łączne podsumowanie wraz ze wszystkimi datami premier. Warto jeszcze wspomnieć o kilku innych produkcjach, które zostały zapowiedziane na grudzień 2020 albo na końcówkę 2020, ale dalej nie otrzymały takiej konkretnej daty premiery. No całkiem prawdopodobne, że już niedługo dowiemy się albo o ich przesunięciu, albo być może o konkretnej dacie premiery właśnie jakoś w grudniu. Na koniec przygotowałem jeszcze informacje dla stałych widzów, czy jakie serie będę nagrywał w przyszłym miesiącu. Więc obecnie nagrywam serię z Demon's Souls oraz Genshin Impact, więc możecie spodziewać się, że początek miesiąca będę nagrywał właśnie te dwie produkcje. Natomiast jeżeli chodzi o ten sam przyszły miesiąc, no to pierwsza interesująca gra, która bardzo mnie interesuje, to Immortals Fenyx Rising. Jest ona dostępna dla posiadaczy Uplay Plus. Ja osobiście właśnie posiadam tę subskrypcję. Wykupiłem sobie ją na 2 miesiące, tak aby mieć tutaj Watch Dogs Legion, Assassin's Creed oraz właśnie ten Immortals. No więc tak, spodziewajcie się, że nagram z tego przynajmniej kilka odcinków. Potem 8 grudnia wychodzi Call of the Sea, czyli ta ciekawa gra przygodowa. Ona również będzie w subskrypcji, tym razem właśnie w tym Xbox Game Passie. Tą subskrypcję również mam tutaj wykupioną, a więc tak, postaram się nagrać z tego przynajmniej początek serii, mam nadzieję, że całą, ale w sumie nie jestem do tego aż tak bardzo przekonany. A to z tego względu, że 2 dni później wychodzi Cyberpunk 2077. To bez wątpienia będzie największa seria z przyszłego miesiąca. Postaram się nagrać tutaj całą główną fabułę, być może również jakieś misje poboczne, czy też inne odcinki, więc jeżeli was to interesuje, no to zawsze możecie subskrybować. No i na koniec roku postaram się jeszcze nagrać może jakąś zimową serię, w sumie jest to taka powiedzmy tradycja na moim kanale. Rok temu na przykład nagrywałem Rise of the Tomb Raider, 2 lata temu Colata, no więc zobaczymy, być może nagram jakąś inną grę, jakiś God of War albo jakaś inna gra w zimowym klimacie, ale to bez wątpienia będzie pod koniec miesiąca, jakiś tam 20-25, no więc na to będziecie musieli poczekać najdłużej. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszą listę, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że dowiedzieliście się o jakichś nowych interesujących dla was tytułach. No i jeżeli tak, zawsze możecie zostawić tutaj lajka, suba, dzwonka, robię codzienne materiały o przeróżnych grach wideo, no więc być może warto. Dobra, więc to było na tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, no i do jutra!